poznaniu.pl. Poznań w minutę. Kenijczyk stosował doping, by wygrać Poznań Półmaraton. Został właśnie zdyskwalifikowany. Jeden z biegaczy, który znalazł się tuż poza podium na poznańskim półmaratonie, stosował doping. Zawodnik nie skorzystał z prawa do powtórzenia badań. Jeden z najwyższych budynków w Poznaniu przeszedł transformację. Remont trwał kilka lat. Zdjęcia można zobaczyć na wpoznaniu.pl. Renowacja kosztowała niemal 55 milionów złotych. Jakie wyzwania pojawiły się w trakcie modernizacji i co dokładnie uległo zmianie? O tym piszemy na portalu. To poznaniacy stali na czele grupy przestępczej i organizowali oszustwa, których ofiarami padały przede wszystkim osoby starsze. Pieniądze wyłudzali także w Niemczech z pomocą pośredników. Właśnie zatrzymała ich wielkopolska policja. Po przedostatniej kolejce sezonu Ekstraklasy Lech Poznań awansował na trzecie miejsce w tabeli. Wszystko przez porażkę Pogoni Szczecin z Górnikiem Zabrze. Zwycięską bramkę strzelił Lukas Podolski. Pomocnik ma nadzieję na prezent od kolejorza. Miałyby nim być rogale i piwo.